Witam Państwa. Chciałem Państwu pokazać 300 pod nową lampą. Zdjąłem w końcu ten nieszczęsny klosz i od wczoraj mam dostęp do tego akwarium. Powiem szczerze, nie ingerowałem w to akwarium od samego założenia. Może z dwa razy tutaj wkładałem łapę, żeby jakąś roślinkę posadzić nową, na przykład kabombę, jakąś tam red tutaj wsadziłem, ale już dawno wypłynęła i gdzieś tu dryfuje. Tutaj ogólnie kabomba zwyczajna oderwana. Jestem właściwie przed porządkowaniem tych roślin. Teraz już mam dobre dojście, mogę tu łapę wsadzić w końcu i zajmę się tym. W ogóle tu nie ingerowałem. Szyby nigdy nie czyściłem od środka. Jest nalot, jest. Nie to, że nie ma. Widać, że jest. O. Z wierzchu przetarłem trochę. I co chciałem pokazać na tym filmie. Jak sobie swobodnie małe rybki pływają między tymi molinezjami, mieczykami i klatkami. Zobaczcie, jak można sobie wychować. No nie to, że ja bym się chwalił, że ja sobie je wychowałem, bo to nieprawda, bo to od temperamentu poszczególnych ryb też wiele zależy. Czy są bardziej drapieżne, czy mają w genach pierwotne instynkty takie, żeby żreć te małe rybki. Tak się trafiło, że akurat no, te ryby nie są zainteresowane tymi małymi rybkami. A te rybki wyczuły to, no i sobie pływają jakby nigdy nic. Padł sobie na piechotę pośrodku dużego baniaka, gdzie zawsze w każdym akwarium to mi się takie małe ryby straszliwie chowają, no bo duże ryby jednak gonią te małe. Nie? A to taka historia. No fascynujące to jest dla mnie, że one sobie tutaj tak na legalu pływają między tymi wielkoludami. Polinezje są zainteresowane sobą. Mieczyki sobą. Ta mi się wydawała taka agresywna na początku, ale to od Jarka ją dostałem, mieczykowa. Ale chyba jednak nie, no tak jak widać. Nic tu się nie zjada. Co mnie bardzo to cieszy, no bo są młode, co nie? Głupiki. Fajna duża samica, nie? Dziś ją chyba ostatnio odłowiłem tutaj. Wszędzie się przeplatają te pizdrolce małe. A jeszcze ciekawostka taka. Oprócz mieczyków, platek i głupików ostatnio mi się dosyć licznie wykociły molinezje. I one akurat się tutaj chowają. Chowają się. No myślę, że normalnie mogłyby sobie pływać. Też nic by im się nie działo. Ale taki mają też instynkt, co nie, żeby się chować. Tam pod szybą widać pływają sobie, bo ten filterek buzuje. A tu zbrzęczyka na powietrzanie. Temperatura 26,3 w te upalne dni. Dobra temperatura. No pora będzie tu trochę pogrzebać, popodcinać te roślinki. Słabo rosły. Odnośnie jeszcze lampy. Miałem tutaj budować lampę, ale po prostu nie chce mi się tego robić. Tym bardziej, że jako tako power LEDów nie lutowałbym, a robiłbym raczej na power LEDach i bym do tego zatrudnił Jarka Krzywojapego, bo on już tych lamp na power LEDach to parę zrobił, a ja jeszcze wcale, jedynie na paskach robiłem, z tym, że Jarek mi tutaj... Ała, jaka gorąca! Łapu, tego nie wezmę. Dobra, chciałem pokazać paski, cholera. Przez coś muszę złapać. No grzeje się, przydałoby się chłodzenie tej lampy zrobić, ale to może nie jest najlepszy pomysł w takie upalne dni, bo lampa się schłodzi wodą, ale woda się zagrzeje lampą. A to nie jest, że tak powiem, najlepsze rozwiązanie w takie dni upalne. Tam trochę zaparowało. Nie szkodzi. No brakuje tu czerwonego spektrum. Nie ma czerwonego spektrum, ale to nie szkodzi. Ładnie rosło u Jarka, powinno i ładnie rosnąć u mnie. Jeszcze cofnę trochę na drugi plan, żeby zobaczyć, co tam na pozostałych planach.
to co, Ludwigia porosła, ale słabo rosła, co nie, to było, to świeczka świeciła, słaby światło był. Jeszcze jak Mateusz mi oddał to akwarium, to wtedy jeszcze te lampionki trochę świeciły, ale z czasem one postępowały, znaczy postępowały uszkodzenia poszczególnych modułów LED, także już pod koniec to bardzo marnie świeciło. No a teraz już jest troszkę inaczej, co nie? Nie chcę tam właśnie świecić, żeby tych molinezji stamtąd nie powyganiać. Jak sobie chcą tam siedzieć, to sobie tam niech siedzą. Tam Anubios na przysadce rośnie. No i mnóstwo muszelek. Kiedyś tutaj wpuściłem ponad 100 helen i czekam na młode. Jeszcze młodej żadnej nie widziałem helenki. Tutaj widać jajka. Gdzieniegdzie. Nie wiem, czy tak znajdę. O, tu jest jajko helenki. O, to białe. Tu jest jajko helenki. I to raczej nie. Gołym okiem lepiej tu się znajduje. Gołym okiem widzę, na przykład stąd tu widzę jajko. Teraz. O, tam jest jajko, na tamtym kamyczku widać. Widać, że jest jajeczko. I że jajek jest mnóstwo. Wczoraj tutaj wrzuciłem ze 100 zatoczków, żeby te kurde helenki miały co jeść. Dobrze, że mam skąd odławiać, bo w 70 mam bardzo dużo tych zatoczków. I tak się prezentuje teraz akwarium. Z dalsza jeszcze zrobię łyknięcie. No całkiem inaczej bez klapy, co nie? Bez klapy to bez klapy. Nie lubię akwarium z klapą, to jest w ogóle dla mnie porażka. Nic się nie dało zrobić, ani żadnej ryby odłowić, ani nic. No, tego nic tu nie robiłem. Tak jak puściłem tu trochę rybek, tak teraz już się tutaj towarzystwo, kurde, zwielokrotniło. Tych małych jest dużo, będę odławiać stąd. Będę trafiać do regału, auć. A tu jeszcze na dodatek z najbardziej wyselekcjonowanych moich gubików są te młode, także mogę się spodziewać ładnego na rybku. No, także to właściwie chyba tylko tyle miałem do przekazania w tym filmiku. No, będę tu sobie dzisiaj chyba grzebać. W ogóle to dzień na podawanie nawozów minął wczoraj. Nie podałem, ale ostatnio podaję nawozy, wiecie, skromnie, tylko potas, mikrożelazo, karbo to już praktycznie przestałem dawać. W tym akwarium prawie nie dawałem, parę razy dałem, także nie jest to jakieś niezbędne. No dobra, ale się fajnie molinezy ganiają. Samiec jest niesamowity z tym ogonem. Chorował kiedyś, pewnie powtarzam się. Chorował kiedyś i formizolem go wyciągnąłem i mu taka nienaturalna płetwa wyrosła. Bo prawie ją stracił. Prawie już nie miał kiedyś płetwy. Ale teraz mają się dobrze. Już sobie ganiają. A jeszcze coś pokażę. Jeszcze pokażę tryb nocny. Tutaj jest cała skrzynka. Fajny Jarek przyciski wymyślił z Chin. Przyjemne takie w kliknięciu. Tryb nocny na power LEDach zielonych i białych. Tutaj są chyba dwa spektra. Zielony i biały. No teraz jest dzień, to tak nie widać efektu. Ale dobra, to kiedy indziej wieczorem nagram. No, dzięki za uwagę i na razie, cześć.